Galeria nasza, działająca w sercu miasta w Ratuszu, ma już 10 lat. To jest jubileusz. Podobnie jak sala koncertowa na górze. I dzisiaj i jutro obchodzimy te jubileusze. Bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że właśnie dzisiaj swoje prace przedstawia Barbara Rytmaniak. Brawa dla Basi. Nie każdy mógł aż tak zasłużyć na to, żeby w rocznicę, w dniu jubileuszu, tu wystawić te obrazy. A Basia zasłużyła na to. Jest wspaniałym malarzem, wspaniałym artystą, jest bardzo wrażliwym człowiekiem, jest kolorystką, ale jest osobą, która również przekazuje w swoich pracach bardzo dużo ciepła, bardzo dużo intelektu, bardzo dużo sytuacji, które mówią o człowieku, o miłości człowieka do człowieka, o pokoju na świecie. Generalnie są to obrazy, oczywiście to jest moje zdanie, ale chyba Państwo podzielą, bardzo, bardzo optymistyczne malarstwo i takie malarstwo, które się pamięta i które jak się zamknie oczy w domu, to coś nam jeszcze daje. Drodzy Państwo, ja podam kilka danych statystycznych, bo przecież nie uczyłem się tego na pamięć. Odbyło się tu dotychczas 200 wystaw, 50 zbiorowych. Wystawiło się 500 plastyków i około 10 tysięcy prac mogliśmy oglądać. To jest o pokłosie 10 lat. I jeszcze jedno, zanim właśnie oddam głos. Kierownikiem, dyrektorem artystycznym tej galerii jest Robert Żebrowski. To dzięki niemu mamy możliwość oglądania bardzo, bardzo różnych produkcji plastycznych, bardzo różnych wykonawców, malarzy, ale to spektrum jest tak szerokie i tak ciekawe, a dostęp do galerii wcale nie jest taki trudny. Zapraszamy wszystkich, którzy malują i chcą się pokazać, do Roberta. Ale brawa dla Roberta. I bardzo teraz proszę panią Basię Rytmaniak, panią Barbarę o zabranie głosu, bohaterkę wieczoru, artystkę wieczoru, muzę wieczoru i w ogóle. Basiu. Oj, muza nieduża. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Legionowa, panu Romanowi Smoglowskiemu za to, że znalazł jednak czas, bo wiem, że ma go bardzo mało. I również wiceprezydentowi Legionowa, panu Piotrowi Zadrożnemu. Bardzo proszę tutaj panu, może chcecie coś powiedzieć. Ja bym chciała powiedzieć państwu, wytłumaczyć się z jednej rzeczy. Przede wszystkim nie jest to wystawa tematyczna. Do tej pory było tak, że temat wiodący był widoczny, obrazy zsynchronizowane, łatwiej wtedy wyeksponować, lepiej to wszystko wygląda. Tym razem z Robertem Żebrowskim doszliśmy do wniosku, że może warto zrobić wystawę przekrojową, wystawę obrazów, które uczestniczyły wcześniej w różnych wystawach, właśnie tych, które odbyły się w tym miejscu. Było to m.in. Światło, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, było Poszukiwanie romantyczności. To są obrazy, które wcześniej uczestniczyły, które jakoś odzyskałam bądź jeszcze posiadam. Chciałabym również Państwu podziękować przede wszystkim, że znaleźliście również czas, bo uważam, że jednak w dzisiejszym świecie, w cywilizacji, tego pędu ogromnego, najważniejsze, co człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, to jest czas. I za ten czas Państwu bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że te obrazy moje są różnorodne, bo trudno, żebym na przestrzeni 80 lat malowała identycznie. Tak jak Państwo, pewnie ulegam pewnym emocjom, różnie reaguję i to widać, a to jest przywilej malarzy, artystów, to widać na moich obrazach, te moje emocje, czy to jest smutek, czy to jest radość, melancholia, cokolwiek. Chciałabym również, żebyście Państwo
zrozumieli mnie i powiem tak, jeżeli ktoś jest bardzo ciekaw mojej osobowości, mojej osoby jako artystki, to bardzo proszę dokładnie obejrzeć te obrazy i znaleźć w nich odpowiedź na pytanie, kim jestem, czego poszukuję i czego pragnę. Bardzo dziękuję, życzę miłego odbioru. Wszystkiego dobrego. A ja bym chciała mimo wszystko poprosić tutaj Roberta Żebrowskiego, który sprawuje pieczę od 10 lat nad tym miejscem. Dla mnie jest ogromnym bohaterem. Ma strasznie dużo roboty. I bardzo bym chciała przedstawić Państwu tę postać, bo jest to najważniejsza postać w tej galerii. Dzięki niej właśnie mamy to, co mamy. Robert, zapraszam Cię tutaj. Może byś powiedział też coś ciekawego. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem człowiekiem, który lubi mówić, jeżeli mam coś do powiedzenia, wolę to napisać i to czasami robię. Również chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że przyszliście, bo rzadko się zdarza, żeby tak liczna publiczność odwiedzała nasze wernisaże. Ale to jest druga pozytywna strona tej galerii, że ona dzięki gościnności władz miasta mieści się w ratuszu, który nie stawia barier, jest to galeria ogólnie dostępna, gdzie każdy może przyjść, niekoniecznie z założeniem, że będzie chciał kontaktować się ze sztuką, a jednak ta sztuka troszkę go atakuje. Tak jak powiedziałem, nie lubię mówić. Rzeczywiście dużo się dzieje. W związku z tym troszkę jesteśmy zmęczeni, ale wśród tych podziękowań głupio by było i niesprawiedliwie, gdybym nie podziękował mojej żonie, która ma wielką cierpliwość do moich działań i często mnie wspiera. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Może teraz władze naszego miasta. Bardzo proszę, pan prezydent Roman Smogorzewski. Serdecznie panią od setek mieszkańców, z którymi pani pracowała, dla których pani pracowała. Serdecznie pani dziękuję. Te kwiaty są skromnym symbolem naszej wdzięczności. Mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata będzie pani tą naszą legionowską rzeczywistość ubarwiała, sprawiała, że będzie piękniejsza, lepsza, głębsza, ciekawsza. I że po obcowaniu z panią sztuką my wszyscy będziemy trochę lepsi, trochę spokojniejsi, trochę mądrzejsi. Naprawdę za te wszystkie pani dzieła, które są tutaj, są w naszych domach, serdecznie pani dziękujemy, gratulujemy i życzymy, żeby jeszcze 100 lat pani z nami była i rysowała nam tam, pięknie nam malowała ten świat. Dziękuję. Właśnie dziękuję panu prezydentowi. Również chciałem podziękować tymi kwiatami. Słonecznikowa kreska krzywa, złota Van Gogha perspektywa ogrzeje mnie. Właśnie ogrzewasz nas swoją barwą, swoją kreską, swoją perspektywą. Również za co ci dziękujemy. Thank you.
czy nie kończą? Śpiewaj zowąd pieśń skowrączą, podzwaniając mi ostrzem rozbłyskanej kosy. A nie było na ziemi tak zmyślnego krzewu. Noc się chwieje na stronę od jego zachwiewu. Wonna liściem i żywicą. Stańże duszą nad krynicą. Spójrz, czyś dosyć podobna zielonemu drzewu. Drodzy Państwo, wernisaż wspaniałej Barbary Redmaniak uważam za otwarty. Było i jest dla ducha, tutaj na bufecie jest coś dla ciała. Połączenie tych dwóch żywiołów spowoduje absolutną chęć bycia z nami jeszcze. Tańce i śpiewanie.